Dzień dobry, panie Kazimierzu. Dobry, dobry. Święta minęły. Jak tam święta? Święta i po świętach. Tak, ale... bo przed świętami tak jest i po świętach. Ale jakaś paczka jeszcze spóźniona jest. No właśnie, no jakaś jest, no ale tam od kogo to? To jest firma jakaś RTX. Zobaczymy, co to jest. Panie Kazimierzu, nożyk. Zobaczymy. Co to może być? No, Boże kochany. Zawsze coś to... Nie, zobaczmy. No. Plus, minus, ale takie leciutkie. To coś bardzo leciutkiego. No. To może jakaś, wiesz... Złość przez złość, nie? O! A! Co to za dekoracje na choinki? Ale to co to za tego? No właśnie, to ze... Ale to jest dobre, wiesz? Dlatego, że do komina wycieruchy to jest bardzo dobre. To są wyciory, tak? Wyciory i do komina bardzo dobre. To nie wiem, tutaj czas będzie chyba dobry, bo to jest, nie wiem, ale to jest chyba 150, to mi się wydaje, że będzie ten najmniejszy. Ten, a ten będzie... Trochę większy, bo te to 200 są. Te... 200 to jest chyba ten największy, ten jest 200. A nie, nie, ten jest jeszcze większy. Ten większy jest. Jakie tu są rozmiary? A tu jest... Tu jest tak, 150, 160, 175, 180 i 200. No to właśnie, 180, to będzie chyba ta. 180. 180 będzie ten albo ten. Nie. Albo ten mówisz? Tak, bo największy jest 200, a najmniejszy 150. Tak, najmniejszy. No to ten może być, no zresztą... Wszystko to się zobaczy, wszystko to się wymierzy. Ale to są do czyszczenia komina, tak? No, do czyszczenia komina. No i 200 nie da rady, nie wejdzie, dlatego że jest za duża i trzeba byłoby obcinać ją, nie? I natomiast 180, 175, 15 wejdzie, to okej, jak najbardziej. No. Także no, bardzo dziękuję, no chociaż... Chociaż komin wyczyszczę. Jeden, chociaż żeby się paliło, żeby się nie kopciło, żeby człowiek nie mógł, wiesz, zacadzić się można szybko, nie? No można, jak jest piec w domu, no, to jak jest piec zapchany, no to wiadomo o tym rzecz. Kotłuje się, rozumiesz, śpisz, nie wiesz i nie wstajesz. No są takie przypadki. Dlatego trzeba często patrzeć, obserwować, no i co? Trzeba częściej pochnować. A dlaczego ten komin się zapycha? No słuchaj, takim drzewem się pali, rozumiesz, jakim drzewem? No wiadomo, że sadze osiadają, nie? Okleja się, ale temperatura. Drzewo, choć nawet trochę suche jest drzewo, bo naprawdę kupę lat to drzewo ma. No właśnie, pan tu ma i kupę lat. Tak, kupę lat to drzewo ma i to nie jest roczne drzewo, a to roczne jest 5 lat, 4 lata, to jakie by nie było, ale ono jest wyschnięte, ono jest takie suche, że coś... włożysz i to idzie jak burza, ale mimo to, samo to osadzenie, sadzy i tak dalej, ono się osadza, nie? Dlatego, że jest piec zakmięty szczelnie, no i w tym momencie, kiedy dmuchawa daje, to wypycha, a jak przestanie dawać, nie, bo to temperatura duża, to on kumluje się i ten dym się dusi, no i on w tym momencie osiada na kominach i no niestety i te często... Jak wędzarni się robi. To jak wędzarni, no. Dlatego, że kominy, piece są szczelne, które nie mają... Cugu! Cały czas. Cały czas, żeby ciągło, tak? To teraz ten dym ma szmunk i on idzie. A tak, to on zatka się, dusi się, kumluje się, no i co wyjdzie, to wyjdzie, a co osiądzie, to osiądzie. Jak się dmuchawa włączy, to go wypchnie, ale co to już się osadzi, no to się osadzi, to już go nie wypchnie. I zostaje, i się tak. No i niestety trzeba często go czyścić. No dobra, no dzięki Bogu, że dobre i to, no.
No, dobrze, dobrze jest. No, ja to miałem kupić, bo miałem kupić 180, bo 115. Bo komin jest 200. Co? Komin ma 200. A komin ma obrom, ma 200. I teraz tak, trochę obsadziło go, trochę obrośnięty, no to już ten nie wejdzie, bo nie ma szans. Mhm. Nie? To nie ma co. Ale 180, 115 to powinna być okej, okay, nie? To wyczyści tyle, co trzeba. No i będzie okej, okay, no. No dzięki, dobra.